To jest cały czas element, element pewnego spektaklu politycznego, który się uprawia przy okazji, czy wykonuje przy okazji katastrofy smoleńskiej. I ja od początku nazywałem to nekrofilią polityczną. Uważam, że to jest coś obrzydliwego i w tym przypadku nie dość, że rozwiązano tę ten zespół prokuratury wojskowej, rozesłano tych prokuratorów, czy przydzielono do jakichś odległych jednostek w terenie. To jeszcze dzisiaj straszy się ich postawieniem w stan oskarżenia. To jest typowe, typowa. Znaczy typowy odblask mentalności pana Ziobry, pana Macierewicza. Oni tak po prostu działają i tak myślą o innych ludziach, jak pewnie myślą też o sobie wzajemnie. Proszę zwrócić uwagę, że przez blisko rok ta Aha. słynna podkomisja pseudoekspertów i niczego nie, nie ogłosiła, po prostu właściwie była cisza. Widzieliśmy tylko raz pewną scenę, jak panowie z podkomisji udają się na obiad i to było wszystko, wszystkie komunikaty, jakie usłyszeliśmy, więc w zasadzie nie było powodu, żeby powstał zespół do jakby takiego odkłamywania kolejnych tory, ponieważ Macierewicz jakoś dziwnie długo w tej sprawie nie był aktywny. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfmpl ukośnik audycje